Jesteśmy na ulicy Przygodnej, Park Przygodna, osiedle Gumieńce, jedno z najszybciej rozwijających się osiedli, gdzie zdecydowanie brakuje przedszkola. Tylko przedszkole ma powstać tutaj. Jedno z nielicznych zielonych miejsc, no na tym obszarze, gdzie budynki wielorodzinne powstają jak grzyby po deszczu. Miasto miało, czy mogło zbudować przedszkole w miejscu, gdzie nie ma zadrzewienia. Pokazuję to właśnie na dronie, gdzie poleciałem. I w materiałach promocyjnych miasta rzeczywiście tamto miejsce zostało było pokazywane jako to, gdzie powstanie to przedszkole. Ale widocznie miejsce spodobało się za bardzo któremuś z deweloperów. No i przedszkole ma powstać tutaj. Przedszkole na 350 dzieciaków. Przedszkole Moloch. Mieszkańcy o najróżniejszych poglądach kilka dni temu protestowali. Zorganizowali pierwszy taki marsz protestacyjny, jeszcze nie pod urzędem miasta, ale właśnie tutaj, mówiąc wprost, że nie życzą sobie, żeby ta zielona enklawa została po prostu wykarczowana. Tutaj większość drzew jest już oznaczona, ponumerowana. Doliczono się ponad 1000 różnych drzew, krzewów. Proszę bardzo, tutaj dobrze to widać. No, ale pan Krzystek, który jest w koalicji między innymi z Zielonymi, którzy przynależą do Koalicji Obywatelskiej, na razie nic sobie z tego nie robi. Napisałem dziś interpelację. Po tym, jak jeden z radnych osiedlowych, były radny osiedlowy Żorechowej, Arek Lisiński, napisał do mnie, że no będą po prostu pisać do prezydenta o to, żeby się z nimi spotkał. Działacze z całego Szczecina, nie tylko z Gumieniec. I postanowiłem napisać interpelację do pana prezydenta z prośbą, z wnioskiem o to, żeby pan prezydent jak najszybciej, osobiście, nie internetowo, spotkał się, dlaczego nie internetowo, żeby każdy mieszkaniec mógł zabrać głos, a nie żeby go wyciszano, tak jak to ma miejsce w tej chwili na sesjach Rady Miasta. Żeby pan prezydent mógł spotkać się twarzą w twarz, może nawet najlepiej tutaj, z mieszkańcami i wyjaśnić im, dlaczego te wszystkie drzewa mają zostać wycięte, a dlaczego przedszkole nie może zostać zbudowane na tym obszarze, na który przed chwilą pokazywałem państwu z drona. Nie wiem, czy to nagrywam telefonem, więc nie wiem, czy te ptaki będzie słychać. Wśród powszechnej miejskiej betonozy, którą nam funduje pan Krzystek z Koalicją Obywatelską, taki mały kawałek zieleni jest wprost bezcenny i moim zdaniem powinien tutaj po prostu zostać. Pozdrawiam.